Witam wszystkich na kolejnej wspólnej modlitwie i medytacji. Tym razem jest inna forma, nie nadaję na żywo. Nagrywam film, dlatego że chciałbym w ten film wkomponować dźwięki, dlatego że zajmujemy się bardzo ważną kwestią, jaką jest kontrola umysłów, której podlega większość społeczeństwa na świecie. Bardzo ważną rzeczą jest, aby w tym roku, 2016 i w kolejnych latach, aby nasza świadomość została całkowicie uwolniona i abyśmy mogli połączyć rozum razem z duszą i używać języka duszy, języka miłości, pokoju, harmonii, szacunku do bliźniego. Aby tak się stało, musimy uwolnić część ludzi, część społeczeństwa od kontroli umysłów, która już została potwierdzona naukowo. Jest to fakt stwierdzony i trzeba coś z tym zrobić, kochani. Jedną formą jest właśnie przełożenie częstotliwości, wibracji, których oni używają, na wibracje pokoju, miłości, szacunku, które płyną w waszych sercach i które płyną też w dźwiękach, które później dołączę do medytacji. Dziękuję wszystkim za kolejne przybycie, dziękuję za tak liczne przybycie. To ma olbrzymią siłę, olbrzymią nośność. Jak wiecie, jedna osoba medytująca, naukowcy stwierdzili, że może zmienić przestrzeń około 5 milionów ludzi, więc naprawdę im będzie nas więcej, tym nasz zasięg będzie bardzo, bardzo duży. Zmiana energii jest olbrzymia. Naukowcy ciągle potwierdzają cudowne właściwości medytacji. Ja opisywałem oczywiście ją też na blogu. Jest ona dostępna w internecie. Cieszę się, że to ma taką piękną nośność. Również modlitwa jest czymś cudownym, czymś pięknym, co powinniśmy stosować codziennie. Jest w naszej przestrzeni jak chleb, jak powietrze i to powinno być nam cały czas tutaj dane. Powinno nam towarzyszyć przez nasze życie. Wtedy życie jest spokojniejsze, w idealnej harmonii, szczęściu, radości. Pozbywamy się prawie wszystkich kłopotów. Prawie ma wielkie znaczenie, ale faktycznie tak jest, ponieważ część kłopotów, które wybieraliście z rozumu, będą miały swoje konsekwencje. Ale o wiele prościej się żyje, kiedy modlitwa staje się i medytacja staje się częścią waszego życia i wtedy ona po prostu zmienia waszą przestrzeń na radosną, uśmiechniętą, szczęśliwą, pełną spokoju, pełną szacunku do bliźniego. To potem można przełożyć na rzeczywistość i faktycznie to przełożenie na rzeczywistość to jest to uduchowienie, o które wszyscy pytają teraz. Kiedy człowiek jest naprawdę, przekłada to na rzeczywistość, kiedy to uduchowienie mu towarzyszy, kreowanie rzeczywistości z poziomu serca daje cudowne, piękne efekty i wtedy żyje się o wiele, wiele przyjemniej. Przejdę do modlitwy. Będzie ona uzupełniona jak zwykle o wasze wpisy. Spokojnie, powoli ją odczytam. Tak więc proszę was o przyjęcie sobie wygodnej pozycji, takiej, abyście mogli uczestniczyć w tej modlitwie, a później przejdę do medytacji na rzecz pokoju i uwolnienia ludzi, ludzkiej świadomości spod kontroli. Boże, Ty nas stworzyłeś i obdarzyłeś nas swoją mądrością, miłością, szlachetnością, dobrocią, błogosławieństwem. Obdarzyłeś nas cudowną planetą, wolną wolą, wyborem między światłem i mrokiem. Stworzyłeś wszystko, co znamy i co dopiero poznamy. Przysłałeś nam prawdę, miłość, szczęście, radość, uśmiech. Przysłałeś wiele dróg, którymi podróżujemy, aby poznać nasze serca, nasze dusze, język pełen miłości, język pełen poszanowania bliźniego i całej istoty stworzenia, którą się z nami dzielisz. Dziękujemy Ci za wszystko, czym nas obdarzasz i za Twoje błogosławieństwo. Teraz, kiedy widzimy i czujemy budowanie nowego, wolnego, cudownego arcydzieła, kiedy fundamentem budowania nowego świata staje się prawda, proście, a będzie wam dane. Prosimy Cię, abyś podczas tej budowy nowego, wolnego świata wlał w nas wiarę, odwagę, siłę, błogosławieństwo, mądrość i połączył nas wspólnym językiem, który poprowadzi nas do prawdy, wolności, jedności,
miłości, jaką Ty darzysz wszystkie swoje dzieci. Prosimy Cię, aby nasza jedność, nasza wspólna siła zbudowała nowy, cudowny świat i rozpoczęła złotą erę na ziemi i we wszechświecie. Prosimy Cię, aby Twoja pomoc była zawsze z nami, kiedy będziemy budować Twoje arcydzieło oparte na prawdzie, miłości, poszanowaniu bliźniego. Pragniemy być wolni od chorób, podziałów, cierpienia, głodu, niesprawiedliwości, systemu, fałszywej władzy, niewolnictwa, trucizn, mroku. Pragniemy i prosimy o uwolnienie naszych umysłów od kontroli, programów, wirusów, naukowych doświadczeń. Prosimy o uwolnienie nas od wszystkich broni, które używane są przeciwko nam. Prosimy o światło i wolność dla każdej istoty na tej planecie. Prosimy o jedność wszystkich rządzących na tej planecie, aby połączyli się w prawdzie z wszystkimi ludźmi i posługiwali się wyłącznie językiem pokoju, serca i szacunku. Prosimy o uwolnienie nowych energii i technologii opartych na idealnej harmonii z naturą, planetą i jej mieszkańcami, tak aby budowały i wzmacniały pokój, jedność, równość i wolność. Prosimy o zdrowie i odbudowę naszych ciał w idealnej harmonii ducha i materii, aby powróciły do boskiego wzorca. Prosimy o to, aby wszyscy ludzie zrozumieli swoje nauki i pobudki, jakie teraz do nich płyną, i aby otworzyli swoje serca i tym sercem kierowali się w życiu. Prosimy o to, aby wszyscy ludzie wierzyli i docenili siłę, jaka jest w nich samych, i tą siłą budowali swoje zdrowie, szczęście i złoty wiek na ziemi. Prosimy o to, aby upadły wszystkie przepisy i prawa, które nie służą ludziom. Prosimy o jedność wszystkich istot na tej planecie. Prosimy o jeden wspólny język dla wszystkich istot płynący z serca, z duszy, oparty na prawdzie i szacunku do całej istoty stworzenia. Prosimy o wspólnotę serc, która połączy wszystkie istoty w miłości i wzajemnym poszanowaniu. Prosimy o miłość bezgraniczną, którą obdarzasz nas codziennie. Prosimy o zamknięcie świata wyboru między mrokiem a światłem. Prosimy o pokój i jedność w sercach, państwach, narodowościach, religiach, na ziemi i we wszechświecie. Prosimy o zbudowanie świata opartego na tym, co niesie ze sobą Twoje światło, miłość i opieka. Prosimy o połączenie z naszą kochaną planetą, abyśmy mogli jej słuchać i razem współistnieć. Prosimy o uwolnienie świadomości wszystkich istot na Ziemi, aby wspólnie budowały nowy świat. Prosimy o powrót wszystkich istot na drogę światła, miłości, poszanowania, prawdy. Prosimy o wszystko to, co dla nas przygotowałeś w swojej hojności, szczodrości, miłości, aby ten czas pełen szczęścia, radości, uśmiechu, wolności nastał jak najszybciej dla wszystkich Twoich dzieci. Prosimy o spełnienie naszych modlitw, marzeń, intencji, jakie codziennie do Ciebie zanosimy, aby zmiana, jaką widzimy, zaistniała na ziemi. Niech Twoja opieka jest nad każdym z nas i niech wszyscy mamy tą świadomość, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca i pochodzimy z jednego źródła. I niech tak się stanie. To modlitwa, którą zanosimy, uzupełniona przez Wasze wpisy. Dziękuję za Wasze uzupełnienia. Jak widzicie, trafiają, poszerzają naszą modlitwę i cieszę się, że reagujecie tak pięknie i tak szybko na to, co tam jeszcze brakuje, o co możemy poprosić naszego kochanego tatusia. Teraz przejdę do medytacji. Zmieniłem ustawienie mikrofonu, ponieważ mój głos będzie cichszy, będzie zwalniał, tak jak w medytacji. Ta medytacja jest ukierunkowana oczywiście na pokój na świecie, na ziemi, oczywiście dla Polaków i Polski, dla wszystkich
krajów, które są zniewolone przez kontrolę umysłów. Będziemy się przenosić na kolejne kontynenty, aby zniwelować to, czym oni nas zatruwają, zatruwają nasze umysły. Medytacja zostanie poprowadzona tak jak zawsze, spokojnie. Tak więc proszę o przyjęcie wygodnych pozycji, ułożenia się wygodnie. Możecie leżeć, możecie siedzieć, jest to dowolna pozycja, wygodna. O odprężenie się, przeniesienie się w miejsce cudowne na plażę, tam gdzie jest słońce, plaża, morze. Po zamknięciu oczu po prostu przenieście się w takie cudowne, czyste, piękne miejsce. A ja za chwilę poprowadzę Was dalej. Jesteś spokojny, odprężony, zrelaksowany. Twoje ciało odpoczywa, a Ty wraz z nim. Odpływają wszystkie naprężenia, całe zdenerwowanie, wszystkie wątpliwości, lęki, obawy, bariery, blokady. Przed oczami jest jedna piękna, wspaniała myśl, jedno cudowne wspomnienie, w którym jesteście bezpieczni, spokojni, odprężeni i szczęśliwi. Ta myśl będzie podążać za moim głosem. Jesteście na cudownej plaży. Nad sobą jest błękit nieba. Świeci piękne, złote słońce. Plaża łączy się z łąką. Za łąką jest las, góry. Wszystko to jest w idealnej czystości, w idealnej harmonii. Dookoła Was jest mnóstwo zwierząt. Są one naszymi młodszymi braćmi, naszymi przyjaciółmi. Ten cudowny świat to świat, jaki powstanie po tym, co będzie dane nam zrobić i czego dokonamy tutaj na Ziemi. Wszyscy będziemy żyli w idealnej harmonii. Z Ziemią, ze swoimi braćmi i siostrami. Wszystko będzie piękne, cudowne, bezpieczne, szczęśliwe, radosne. Jesteście właśnie w takim miejscu. Patrzycie w górę, w niebo i widzicie nad sobą piękne, białe, złote, boskie światło. Czujecie, jak piękny promień z tego światła łączy się z Wami, przechodzi przez Waszą głowę, Wasze ciało, nogi i łączy się z cudowną planetą. Jest to boski promień doskonałości, boskie światło, które wypełnia Was miłością, doskonałością, dobrocią. Wypełnia Wasze serca, Wasze ciała, całą Waszą przestrzeń. Oczyszcza Was ze wszystkiego, co negatywne. Wszystko to, co Wam nie służy, odpada od Was i zostaje rozpuszczone w tym pięknym, boskim świetle.
którym teraz emanujecie i które teraz zaniesiecie wszystkim potrzebującym istotom na Ziemi. Ładujcie się tym boskim promieniem, boskim światłem w tym idealnym świecie. Teraz spokojnie, napełnieni boskim światłem, boską doskonałością, wyruszamy w podróż. Niemożliwe staje się możliwe. Powoli odrywacie się od ziemi, zaczynacie lecieć. Jesteście wolni jak ptaki, potraficie latać. Lecicie za atmosferę, w kosmos, tak aby zobaczyć naszą cudowną planetę z kosmosu, z góry. Jesteście w kosmosie, spokojni, bezpieczni, pełni siły, pełni doskonałości i miłości, którą za chwilę użyjecie, aby zmienić wszystko to, co nie służy naszym braciom i siostrom tu na Ziemi, aby uwolnić nas od kontroli, od programów, od wirusów, od chorób, aby wypełnić każdą przestrzeń doskonałością, miłością, szacunkiem. Patrzycie na naszą cudowną planetę. Jest piękna, niebieska. Teraz chwyćmy się wszyscy za ręce. Są nas setki, więc pięknie otoczmy naszą kochaną planetę. Otwórzmy nasze serca. Niech popłynie z nich złote, boskie światło, pełne miłości, prosto na naszą planetę. Niech ze wszystkich serc waszych popłynie to światło. Niech otoczy ją energią miłości, dobroci, pokoju, szacunku. Niech Ziemia będzie miała złotą, piękną otoczkę dookoła siebie. Teraz spokojnie zbliżmy się nad Polskę, nad nasz cudowny, piękny kraj. Chwyćmy się za ręce tak, aby widzieć cały nasz kraj z góry, abyśmy tworzyli okrąg nad naszym pięknym krajem. Dookoła was widzicie wszystkie istoty, które połączyły się z nami. W naszym kraju żyją cudowne, piękne istoty, które tworzą złotą, pozytywną energię, która służy wszystkim ludziom i całej naszej kochanej planecie. Jednak większość ludzi jest połączona ze sobą czarną niteczką,
czarną siatką, która tworzy kontrolę nad ich umysłami, nad ich życiem. Zobaczcie, że ta siatka jest na całej naszej przestrzeni, w całym naszym kraju. Jest jak drobna pajęczyna koloru czarnego, która oplata cały nasz kraj, która łączy ze sobą ludzi, która nie służy ani im, ani naszej planecie. Teraz spokojnie, niech z waszych serc popłynie energia miłości, prawdy, energia szacunku, która rozpuści tą siateczkę, która uwolni naszych braci i siostry od kontroli umysłu. Niech ta energia prawdy, miłości zmieni wibracje w przekaźnikach, w kryształach. Niech emanują teraz energią prawdy, energią miłości, energią szacunku do bliźniego. Niech z waszych serc płynie ta złota energia i rozpuszcza tą siatkę wokół wszystkich ludzi żyjących w naszym kraju. Wasze serca mają olbrzymią siłę. Ta energia rozpuszcza wszystko, co negatywne, wszystko, co nie służy naszej przestrzeni i zamienia ją w złotą, piękną przestrzeń nad naszym krajem, w złotą, pozytywną energię. Siatka rozpuszcza się w tej złotej energii i ludzie połączeni są ze sobą prawdą, miłością, dobrocią. Teraz przenieśmy się nad Europę Zachodnią, tak aby zmienić i uwolnić wszystkich, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach w Europie Zachodniej, aby wspomóc Europejczyków, aby uwolnili się od tyranów, od władzy, od kontroli umysłów. Niemożliwe staje się możliwe. Tworzymy o wiele większe koło, większy okrąg. Jesteśmy nad Europą Zachodnią. Znów widzimy czarną siatkę, która łączy wszystkie istoty pod kontrolą umysłów. Nasze serca wypełnione doskonałością, siłą, odwagą, łączą się w jedną białą i złotą energię, którą teraz wszyscy razem wspólnie przesyłamy na tą czarną siatkę. Ta energia rozpuści wszystko to, co nie służy ludziom. Teraz spokojnie przenieśmy się nad Amerykę Północną i Amerykę Południową. Niemożliwe staje się możliwe. Nasze piękne, cudowne, wspaniałe, doskonałe ciała mogą się powiększać, mogą wzrastać. Nasz cudowny, piękny okrąg powiększa się,
obejmuje swoim zasięgiem obydwie Ameryki. I tutaj przyszedł czas na to, aby posprzątać też kontrolę umysłu. Widzimy czarną siatkę, którą połączone są istoty w obu częściach tych kontynentów. Niemożliwe staje się możliwe. Nasze cudowne serca, pełne doskonałości, boskiej energii, siły i odwagi, otwierają się i wypływa z nich cudowna, boska energia, boskie światło. Tworzy nad tymi kontynentami piękną, boską powłokę, która rozpuszcza całą tą siatkę, niweluje wszystkie urządzenia, które służą kontroli umysłów, które służą przeciwko ludziom. Wszystkie te urządzenia są ze sobą połączone, więc kiedy niwelujemy jedno, ono przesyła naszą piękną, cudowną energię do wszystkich pozostałych urządzeń oraz do ich centrów. Z naszych serc płynie energia miłości, szlachetności, dobroci. I ta energia piękna rozpuszcza całą tą siatkę, uwalnia wszystkich ludzi spod kontroli umysłu. Daje im nową, wolną przestrzeń, aby mogli egzystować w prawdzie, miłości, szczęściu, radości. Patrzymy na tą piękną, boską energię, która jest nad tymi kontynentami. Teraz spokojnie, wszyscy razem, znów obejmijmy naszą kochaną planetę Ziemię. Chwyćmy się za ręce, utworzmy krąg dookoła niej. Otwórzmy nasze serca i niech ta energia miłości, prawdy, uwolnienia, energia wolności popłynie z naszych serc, tak aby wszystkie istoty zamieszkujące Ziemię poczuły energię wolności, energię uwolnienia, energię miłości. Otoczmy naszą planetę energią uwolnienia, która płynie z naszych serc. Ta energia ma kolor tęczy. Niech nasza planeta będzie otoczona cudowną, piękną tęczą, która wychodzi z waszych serc. Teraz po pracy czas na odpoczynek i naładowanie się energią oraz podziwianie tego, co zostało stworzone i uwolnione. Wróćmy na miejsce startu, na naszą cudowną plażę.
Usiądźmy na brzegu morza, tak aby nasze stopy obmywała woda, dłonie dotykały piasku, twarz skierujmy ku słońcu, poczujmy wiatr. Wiatr niesie ze sobą energię dźwięku, energię, która wypełni teraz całą naszą przestrzeń. Ten dźwięk to dźwięk powietrza, wody, słońca. Dźwięk, który powinien być we wszystkich urządzeniach, które nie służą ludziom. Niech ten dźwięk wolności, zdrowia, uwolnienia wypełni tą przestrzeń, którą posprzątaliśmy. Spójrzcie w niebo, zobaczcie, że jest ono kolorem tęczy, że jest w cudownych, pięknych kolorach uwolnienia energii. Teraz, w tym czystym i pięknym świecie, posłuchajcie dźwięków powietrza, wody, ziemi, wiatru. Zanieście je wszystkim istotom, które tego potrzebują. Thank you.
Czas tej podróży dobiegł końca. Zanieście innym wszystko to, co was teraz płynie. Doskonałość, szlachetność, dobroć, miłość. Podzielcie się z wszystkimi istotami tym, co was najpiękniejsze i doskonałe. Czas tej podróży dobiegł końca. 3, 2, 1. Otwieramy oczy i wracamy do rzeczywistości. Kochani, mam nadzieję, że ten sposób nagrania tej medytacji wam się spodobał. Następna będzie już na żywo. Mam nadzieję, że będzie to też połączenie medytacji angielsko-polskich z naszymi przyjaciółmi w Stanach. Mamy taki projekt i myślę, że go zrealizujemy. Tak więc zaproszę was oczywiście na tą kolejną medytację, która będzie, myślę, medytacją do pokoju o to, aby nigdy nie doszło do wojny między narodami Rosji i Ameryki. Oczywiście też z udziałem naszych rodaków, Polaków. Tak więc oczywiście ten projekt zostanie sfinalizowany, uzupełniony, to wtedy podzielę się z wami tą wiadomością i opublikuję to na swojej stronie na YouTubie oraz na blogu. Mam nadzieję, że odprężyliście się, dźwięki przyniosły was zupełnie inną przestrzeń i wypełniły tą przestrzeń tym, czym ona powinna być wypełniona, czyli radością, szczęściem, energią czterech żywiołów. Gdyby tak było naprawdę, nasza planeta byłaby rajem dla wszystkich istot. A ponieważ na razie jeszcze musimy walczyć o to, żeby tak się stało, dlatego to robimy. Za wszystkie potknięcia, niedoskonałości techniczne, kochani, przepraszam. Ja jestem kompletnym laikiem, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy i informatykę. Tak więc tutaj po prostu sam próbuję to wszystko, nad tym wszystkim zapanować. Dziękuję wam jeszcze raz z całego serca za udział. Wiem, że medytacja była dość długa, ale myślę, że odpoczęliście i że spodobała wam się. Żegnam i dziękuję jeszcze raz za udział w tej medytacji i modlitwie.